Daffy Duck w filmie Wyścig z czasem. Daisy i pani burmistrz jechały służbowym samochodem. Cześć, Daisy! Dzień dobry, pani burmistrz! Przywitali się Dick i Duck i pojechali w swoją stronę. Kiedy Dick i Duck dotarli na miejsce, nie było żywego ducha. I kompletnie nic się nie działo. Gdzie oni się podzieli? Strasznie tu cicho. Sprawdźmy w tunelu. Rozglądali się i nasłuchiwali. Halo? Jest tu kto? Nie było odpowiedzi. Weszli trochę dalej i nagle zobaczyli kolegów. Cześć! Dzień dobry! Jesteście? Ach, Dick, Duck! Przywitali się przyjaźnie. Zdążyliście na czas, żeby usłyszeć ważne nowiny. Dick i Duck byli zadowoleni, że znaleźli kolegów. Usiedli i słuchali. Pan Anatol wyjaśnił, że tunel jest prawie gotowy. A o 12:00 pani burmistrz przyjedzie go obejrzeć. Pani burmistrz i my wszyscy będziemy czekać po drugiej stronie, a dwóch z was przekopie tunel do końca. Zapowiadało się bardzo ciekawie. Każdy chciał je wykonać, ale kto zostanie wybrany? W kasku mam karteczki. Na dwóch narysowałem krzyżyk. Kto je wylosuje, oznacza, że wygrał. Zrozumiano? Zaczynajcie! Dick i Duck nie mogli uwierzyć w swoje szczęście. Nie mogę uwierzyć w swoje szczęście! Obaj mamy krzyżyki. Dick poszedł do koparki, a pan Anatol mówił Duckowi, co będą robić. Będziemy tam czekać z panią burmistrz, więc nie wolno wam się spóźnić, rozumiecie? Duck przytaknął. Kiedy upewnili się, że ich zegarki wskazują tę samą godzinę, nadjechał Dick. Powodzenia, koledzy! Do zobaczenia o 12:00. W porządku. W porządku. Skończyli pracę bardzo szybko. Dick i Duck zatrzymali się, żeby ją ocenić. Powiedział Duck i poczuł się bardzo ważny. W porządku! On też poczuł się bardzo ważny. Trzeba wyczyścić koparkę. I zaczęli czyścić. Lśni jak lustro! O, tak, można się przeglądać. Wygląda jak nowa. Nowa, zupełnie nowa, pięknie. Już czas. Pani burmistrz zaraz będzie po drugiej stronie. Odpalamy. No to odpalamy! Ale coś się zepsuło. Koparka nie chciała odpalić. Zajrzyj do silnika! Powiedział Duck, próbując opanować nerwy. Dobrze! Co się dzieje? Coś mi tu nie gra!
Co ci tam nie gra? To się zepsuło! Ale nie martw się! W samochodzie mam zapasowe! I Dick pobiegł do ciężarówki, a Duck próbował się nie denerwować. Po drugiej stronie tunelu czekała już Daisy i pani burmistrz. Dzień dobry! Witam wszystkich! Tymczasem Dick szukał zapasowej części. Klucz do kół? Nie. Obcęgi? Szczypce? A ten, ojejku, ojejku! Gdzie to może być? Mijały minuty, a Duck coraz bardziej się denerwował. A im bardziej Duck się denerwował, tym głośniej śpiewał. A im głośniej zaczynał śpiewać, tym wyraźniej pani burmistrz to słyszała. Czy mi się zdaje? Czy jest tam pański robotnik, który śpiewa? A Dick wciąż szukał zapasowej części. Dętki do roweru? Nie. Różne żarówki? A to co znowu? Ojejku, ojejku, jest wszystko tylko nie to, co potrzebne. Duck coraz bardziej się denerwował, więc coraz głośniej śpiewał. Pani burmistrz i reszta widzów czekali po drugiej stronie i wytężali słuch. A Duck był tak zdenerwowany, jego śpiew tak głośny, że wszyscy oparli się o ścianę tunelu i ściana się przewróciła. Znalazłem! Witam panią burmistrz. Gratuluję szanownemu panu. Tunel uważam za otwarty. Duck! Krzyczał Dick i pędził do tunelu. Duck! Znalazłem! Znalazłem! Lecz kiedy dotarł na miejsce, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Duck! Znalazłem! I bardzo dobrze. Co się tak gapisz? Wtedy Daisy poprosiła Digga do tańca.